Sponsorem programu jest ViaPlay platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, już za chwilę, już za niebawem rozpocznie się kolejny sezon Premier League, a z nim kolejne 8 chyba miesięcy z nami? Chyba 8, nie pamiętam dokładnie ile trwa cały sezon, ale wiem, że przez cały ten sezon będzie ze mną Krzysztof Bielecki. Będę, postaram się. <laughs> Będę także ja, Jonasz Zasowski. W dzisiejszym odcinku postaramy się wytypować. Jakie będą wyniki w pierwszej kolejce Premier League? To może być bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawe, czy uda się chociaż trafić no zwycięzców, to pewnie się jeszcze uda, ale czy wyniki? To z pewnością nie. Oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie do sekcji komentarzy, gdzie Wy też możecie typować i sprawdzać, kto z Was będzie najlepszym em, typerem. Jeszcze zanim zaczniemy, przypomnę, że na naszej stronie internetowej angielskieespressopl sklep jest dostępny z okazji tego, że Premier League wraca. 15% zniżka na nasz asortyment z kodem wraca.pl. Widzicie teraz. Na planszy. No i co jeszcze miałem dodać? Miałem dodać, że każdy poniedziałek o 9:15, pominionej kolejce Premier League, będzie przerwa na kawę. Także zapiszcie w swoich notatnikach, załączcie w swoich kalendarzach, bo będzie się działo. Cóż, lecimy. Pierwszy mecz inauguracyjny tego sezonu będzie bardzo dla mnie istotny, bo będzie to spotkanie. Crystal Palace z Arsenalem na Luź, Selhams. Luźne 2-0, nie? Dla Palace. No, no by nie. W tamtym sezonie chyba z Brentford tak było, nie? 2-1, 2-1. 2-1? No, 2-1 było. Wolę. Wyparłem to z pamięci, wiesz? Bra bramka po potężnym wyrzucie z autu padła wtedy. Nie, nie, nie pamiętam tego. Wyparłem to z pamięci. Ode to mnie dobrze. typ, uwaga, z przytupem. 3-0 Arsenal. 1-1. E Tyle. Komentarz? Jeden, Tyle? jeden. E, nie, wydaje mi się, że ja już e, jeżeli oglądaliście poprzednie materiały, to wiecie, że przewiduję raczej dobry sezon Arsenalu, e, ale myślę, że będzie pod, będą potrzebowali odrobinkę czasu, żeby, żeby to się wszystko rozchulało. E, Palas też nie jest jakimś chłopcem do bicia, więc e, myślę, że jeden do jednego, remis na start, ja Taki, myślę, że tak... zadowoli wszystkich. Ja myślę, nie, nie. Ja <laughs> myślę że tak na hajpie y, y, ten, ten Arsenal, ale myślę, że takie 3-0 wejście dobre w sezon byłoby na pewno ciekawe. Lecimy dalej, Fulham-Liverpool, no to może teraz... jakiś pewnego e, przystojnego napastnika e, Aleksandra Mitrowicza. Krzysztofowi <laughs> to w wcale nie chodzi o na Salah. Nie, e, nie no. A poważnie? Ciekawy mecz w ogóle, w sensie wydaje mi się, że Fulham może coś ugrać, ale postawię 2-1 dla Liverpoolu. No i kurczę mi zabrałeś, wiesz, bo ja też chciałem 2 No to możesz dalej. No dobra, ja też obstawiam 2-1 dla Liverpoolu. Ale jakoś tak ten gol dla Fulham, nie że to byłe, będzie jakaś walka, tylko taki może prezent jakiś od Liverpoolu. Tak mi się wydaje. No 2-1 dla Liverpoolu. Pierwszego gola w zeszłym sezonie Mitrowicz strzelił w ten sposób, że bramkarz wybił piłkę, on się potknął jakoś i dostał w plecy, i ta piłka <laughs> wpadła do bramki. Jedna z najbardziej kuriozalnych bramek, jakie widziałem. No i ta bramka rozpoczęła ten marsz po rekord Championship, więc może tym razem po rekord Premier League. Kto wie. No ja wiem, nie będzie tak. <noise> Bormów Aston Villa, mecz numer 3 w sobotę o 16. Ja obstawiam 0-2 dla Aston Villa. Bo to nie będzie dobry sezon Bormów. To Podział punktów ustawić. 0, -0. Bezbromkowy, nudny. Bezbrąkowy Aston Villa też nie będzie miał raczej dobrego sezonu. To będzie taka, taka typowa nuda. No, można tak faktycznie mieć. Wolverhampton Leeds to kolejny mecz, też taki bez, bez szału. Obie te drużyny dosyć tak ocenialiśmy. No właśnie bez szału, w tych naszych poprzednich odcinkach mogliście się o tym em, przekonać, ale myślę, że tu jednak Leeds United wygra 2-1 dla Leeds. A ja w drugą stronę, 2-0 dla Wolverhampton. E, ta drużyna pokazała wielokrotnie, że jest dużo lepiej zorganizowana od Leeds, od Leeds Marcelo Biersy oczywiście, to trzeba też wspomnieć, e, ale wydaje mi się, że tutaj to zaprocentuje, 2-0 dla Wolves. I tutaj teraz mamy spotkanie, na, na które moja uwaga będzie najbardziej skupiona, Newcastle United Skalabaj. kontra Nottingham Forest, bardzo, bardzo ciekawy mecz ale ja mimo wszystko obstawiam 2-0 dla Newcastle, że to będzie ciężkie wejście w sezon, chociaż oczywiście spodziewam się, że Nottingham Forest to nie będzie taki typowy Benjamin, który gdzieś tam się zakręci w walce o utrzymanie ale tutaj obstawiam sroki. Ja też stawiam na sroki zdecydowanie, ale 1-0 skromne, skromne zwycięstwo fajny mecz, to może być naprawdę, mm. naprawdę dobre spotkanie, Może przewiduję raczej niski wynik, to myślę, że fajnie się to będzie oglądało, to może być dobry mecz zdecydowanie, no i też będzie okazja zobaczyć czy faktycznie to Forest um, będzie wyglądało tak jak spekulujemy no czy może jednak trochę, trochę gorzej Tottenham kontra Southampton no tutaj wy wiecie, że my ten Tottenham stawiamy dosyć wysoko w tym sezonie a Southampton o zdecydowanie, zdecydowanie niżej i wydaje mi się, że ten mecz też będzie miał takie odzwierciedlenie, ja obstawiam 3 do 0 dla, dla kogutów czwórka Harry Kane rozpoczyna marsz po koronę króla strzelców a to nie jest tak, że Kane ma problemy w sierpniu z. Ma, zaczyna, nie? No? ma, zawsze tak Dokładnie. ma a więc tym razem, nie. E, okay. <laughs> tym razem nie tym razem nie, tym razem nie to mogą być e... tych kontrowersyjnych opinii nie, Harry Kane. Okay. Czwórka. Sierpień będzie mocny w tym roku. Zobaczymy, jak to będzie. Everton kontra Chelsea. Znowu dwie drużyny, które gdzieś na przeciwnych biegunach stawiamy. I w tym meczu myślę, że będzie podobnie. Ja obstawiam 3 do 1 dla Chelsea. No, ja też zdecydowanie dla Chelsea, ale nie wiem, kto miałby w Evertonie strzelić bramkę. Więc... <grym> I <lobby. grym> A kto miałby w sumie w Chelsea strzelić bramkę? Raheem Sterling chyba. 2-0 dla Chelsea. 2-0. Mówisz, że Everton będzie miał problemy z strzelackie w tym sezonie? <grym> Everton będzie miał problemy ze wszystkim w tym sezonie. Okej. Okay. <grym> Leicester kontra y, y, Brentford. No, to spotkanie też może nie zapowiada się jakoś pasjonujące. To jest spotkanie, które nam otworzy tą niedzielę. to niedzielę. To jest spotkanie, które będzie miało momenty na pewno. Momenty? momenty ja, jaki wy niego przedstawiasz? Może teraz ty pierwszy? Jeden do jednego remis. Remisik, ja też myślałem nad remisem, ale ja chyba taki bezbronkowy remis po prostu obstawię 0-0. Sam nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że w tym spotkaniu nie będzie się za dużo po prostu działo. No i teraz. Manchester United kontra Brighton. Dobrze pamiętam, że ostatnie ich spotkanie nie? to. Źle pamiętasz. <coughs> to chyba 4-0 było, nie? No, nie było przyjemne, na pewno. No Nie pamiętam dokładnie cztery, ale to nie było. Było, było przyjemne. Wysoko zdecydowanie. Y Mimo wszystko wyobrażam sobie, że Manchester dobrze wejdzie w ten sezon, tak przekornie, bo mimo że ten sezon dobry, to o tym Manchesterze nawet mówi się różnie. A mi się wydaje, że wejście będą mieli akurat OK, obstawiam 2 do 0 nawet dla United. Dla mnie 2-1. Bramkę stracimy, bo tracimy praktycznie zawsze, więc Strzeliłem dlaczego Dan mielibyśmy nie, nie stracić teraz? Może ją strześć Dany Wellbeck ewentualnie któryś z obrońców po tym, jak Dawid Decha, nie będzie w stanie wyskoczyć do środkowania i złapać piłki, ale 2 do 1 dla Manchester United najważniejsze trzy punkty. A właśnie, bo Ty masz takie założenie ten sezon, że Manchester United straci chyba powyżej 10 bramek. Powyżej 10 bramek po rzutach rożnych. To nie jest założenie, jestem przekonany, że tak będzie. To jest Na pewna radę. informacja. 10 bramek to jest, no tak będzie. I ostatni już mecz, który mamy tutaj do wytypowania. No, też myślę bardzo, bardzo ciekawy. West Ham kontra Manchester City. To był też w poprzednim sezonie mecz, który miał zadecydować o być albo nie być Manchesteru City, jeśli chodzi o fotel lidera Premier League. No, ja jednak wydaje mi się, że tutaj zwycięstwo Manchesteru City jakieś skromne 1-0. A to ja w drugą stronę mam wrażenie, że będzie tutaj taka sytuacja, że West Ham rozpocznie ten mecz, strzeli bramkę, a później City dojdzie do głosu i skończy się jakimś 4-1 bądź nawet wyższym wynikiem. No Myślę, że City ma papier na to, żeby rozbić West Ham. Chociaż wiem, że West Ham potrafi grać z tymi dużymi ekipami, potrafi się przed nimi dobrze bronić, ale wydaje mi się, że tutaj jednak mimo wszystko City będzie wy, wyjdzie z tego zwycięsko i to dosyć wysoko. Bardzo chętnie odwiniemy sobie ten odcinek i wcale nie będzie trzeba aż tak długo czekać, bo nie, będzie, nie trzeba będzie czekać całego sezonu, tylko i wyłącznie pośmiejemy się w przerwie na kawę. Tak, w następnej przerwie na kawę będziecie mieli okazję zobaczyć, czy nasze tutaj typ Typowania się sprawdziły, czy też nie. Na dzisiaj tyle. Dzięki też możecie oczywiście w komentarzach pisać, e, jakie wyniki Wy obstawiacie, no i oczywiście wszyscy się e, sprawdzimy. Dzięki Ci Krzysiu za dziś, dziękuję także Wam. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o łapce w górze, pamiętajcie o Patronajcie. Do zobaczenia!